W miniony poniedziałek w Skoczowskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której burmistrz miasta omówił bieżącą działalność, prowadzone inwestycje, plany związane z rozwojem oraz zmiany na stanowiskach administracyjnych, a także w podległych ratuszowi instytucjach kultury i oświaty. Tematów było bardzo dużo. Tak jest zazwyczaj, jak sesje są po miesiącu, w którym nie było sesji, czyli w lipcu była przerwa i potem tych tematów zawsze się nagromadzi. Wydaje się, że wakacja, jednak wtedy dość jednak intensywne życie publiczne, że tak powiem, się odbywa. Takie tematy chciałbym Państwu przedstawić, a potem może poproszę, żebyście zadawali pytania. Postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości. Mianowicie pierwszy temat, który z pewnością jest dla Państwa interesujący, to jest MCK Integrator. Na sesji została zmieniona, uzupełniona uchwała obejmująca statut MCK-u. Statut MCK-u został poszerzony. Rozszerzono zakres zadań i uprawnień MCK-u, między innymi o możliwość reprezentowania poza terenem gminy, nie tylko w granicach gminy. Wprowadzono możliwość ustanowienia zastępcy dyrektora, mając doświadczenia z ostatnich miesięcy. I to by było, jeśli chodzi o sesję. Odwołałem też mniej więcej w połowie sierpnia pana Kuba Abrahamowicza, 17 sierpnia konkretnie, w związku z jego wnioskiem, który wpłynął na moje ręce, w którym prosił, żeby odwołać go z funkcji dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Powodami powyższej prośby są stale zły stan mojego zdrowia i trwające dalsze leczenie oraz świadomość konieczności bieżącego zarządzania MCK. W związku z tym poddałem to jeszcze konsultacjom, tak jak przewidują przepisy ustawy o kulturze, i z dniem 17 sierpnia, tak jak mówię, odwołałem. A następnie, mając rozwiązane ręce, mogłem powołać PO dyrektora. I tym PO dyrektorem na okres do czasu wyboru nowego dyrektora, na co został ogłoszony konkurs, jest pani Julia Raszka, pracownik MCK-u od 13 lat. Tak jak powiedziałem, został ogłoszony konkurs. Wszystkie szczegóły znajdują się na BIP-ie strony urzędowej Urzędu Miejskiego. Składanie dokumentów do konkursu przez chętnych potencjalnych kandydatów jest wyznaczone na dzień 3 października, a samo rozstrzygnięcie konkursu myślę, że odbędzie się, zresztą tak jest chyba w ogłoszeniu, do 7 października. Do tej pory nie było konkursu na to stanowisko. To znaczy tak, poprzedni dyrektor, dyrektor Robert Orawski, był dyrektorem od początku istnienia MCK-u. On przeszedł do MCK-u z wcześniejszej formy organizacyjnej, w związku z tym można powiedzieć, że było przekształcenie i przejście. W 2012 roku ukazała się nowa ustawa o kulturze. Ona nieco zmienia podejście do między innymi powoływania dyrektorów. Są dwie możliwości. W ubiegłym roku skorzystałem z tej możliwości, która pozwala powołać dyrektora bezpośrednio, bez konkursu. Ta ustawa przewiduje taką możliwość. Ale w bieżącym roku postanowiłem jednak zmienić podejście i jest normalny konkurs. Także to powiedzmy, że raz było tak, a teraz jest inaczej. Już napływają jakieś? Nie. Na razie jeszcze nie. Ja myślę, takie jest doświadczenie moje, że te zgłoszenia, jeżeli się pojawią, to one będą wpływać w ostatniej fazie konkursu, czyli tuż przed upływem terminu. Zazwyczaj przy różnych konkursach tak to się właśnie dzieje. To jeśli chodzi o integrator, jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to odpowiem. Drugi temat, o którym chciałem powiedzieć, to jest oświata.
Jesteśmy przygotowani na inaugurację roku szkolnego. W tym również jesteśmy przygotowani do przyjęcia gimnazjalistów w przejętym budynku za Wisłą przy Bielskiej 34. Inauguracja roku szkolnego odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 na Górnym Borze o godzinie 9. Serdecznie Państwa zapraszam. A w Gimnazjum za Wisłą, w związku z tym, że też chciałem tam być i również Państwa zapraszam, odbędzie się o 10.30. Jak Państwo wiecie, w Zespole Szkół nr 1 nastąpiła zmiana dyrektora. Tam był ogłoszony konkurs i wygrała ten konkurs nauczycielka, wieloletnia nauczycielka tej szkoły. Też kiedyś dyrektorka przed 10 laty, która chyba z 13 lat była tam dyrektorem, pani Jolanta Pelic-Bobko. To znaczy takie powiedzmy odświeżenie. Nie było takiej sytuacji, w której prowadziliśmy jakieś kapitalne remonty. Przymierzamy się do takiego dużego remontu sanitariatów i szatni w Zespole Szkół nr 1. Zostały dokonane pewne korekty właśnie w budżecie teraz na sesji sierpniowej przy sali gimnastycznej, tak żeby ta możliwość korzystania zarówno przez tych, którzy korzystają z sali gimnastycznej, jak i tych, którzy korzystają z boiska, była płynniejsza. Tam są zalecenia sanepidu i w tej chwili to podejmiemy, ale to będzie się działo jesienią dopiero. W trakcie funkcjonowania szkoły. Natomiast takie klasyczne odmalowania we własnym zakresie, w zasadzie zlecane przez MZO i przez szkoły, nie było jakiegoś dużego remontu. Poza tym remontem, który przygotowawczym, który musieliśmy zrobić w gimnazjum za Wisłą. No ale to też trzeba powiedzieć, raczej w większości to był taki odnawialny. Ten budynek przez bodajże ze 2 lata czy 3 stał pusty i w związku z tym, że wcześniej nie był odmalowywany, no to po prostu głównie odmalowania, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, wymiana części posadzek, czy raczej powiedziałbym może wykładzin na takie, jak to się nazywają? No mniejsza z tym, sztuczne wykładziny w każdym razie, takie trwałe i to w zasadzie wszystko, no kafelki latające za przeproszeniem na wejściu do szkoły, na schodach, drzwi wejściowe do sali gimnastycznej i boczne wejście do sali gimnastycznej, czyli raczej coś takiego odtwarzaniowego, nie był to taki remont kapitalny, oczywiście z przeglądem instalacji i dostosowaniem do nowych potrzeb. A to były największe prace, jeśli chodzi o oświatę? Tak, kosztowały prawie 500 000. A budynek byłej filii jedynki Jankiewicza został już przejęty przez nas? Nie, nie został. Ciągle trwają analizy. Marszałek, zarząd doszedł do wniosku, że jednak potrzebna jest im uchwała sejmiku. No i poinformowali nas o tym, że będą to poddawali pod, nie wiem kiedy teraz mieli, w sierpniu mieli chyba sejmik, więc powinno to być zaakceptowane przez sejmik. Bo pierwotnie zmierzaliśmy do tego, że już był protokół uzgodniony przejęcia, no i nagle właśnie to, ale no. To się wiąże z jakimś finansowaniem ze strony marszałka? To jest sprzedaż tego budynku? To jest sprzedaż, tam nie ma darowizny. My jednak ponosimy pewne koszty związane z tym, że musieliśmy zabezpieczyć mieszkania dla rodzin, które tam mieszkały. Musieliśmy zabezpieczyć lokale użytkowe dla tych, którzy tam wynajmowali lokale użytkowe. W związku z tym symboliczne 100 000 zł.
Wartość tego obiektu prawie 2 miliony. Więc wydaje mi się, że to w sumie dla marszałka bardzo opłacalne przedsięwzięcie. To dlaczego tak spostrzegł sceną? Bo taką bonifikatę wyraziła zgodę Rada udzielić. Dlatego, że to jest na cele edukacyjne i głównie będą się tu, jak sądzę, uczyć nasze dzieci. A ponieważ szkoła specjalna, za przeproszeniem, pęka w szwach na wszelkich możliwych zmianach, no to w tej chwili naprawdę poprawi się sytuacja. Tym bardziej, że w szkole głównej, czyli w zespole szkół numer 3 na Mickiewicza, zwolniło się miejsce dla tych dzieciaków 1-3. Uznaliśmy, że dużo wygodniej będzie tym dzieciom i ich rodzicom, żeby te dzieci uczyły się tam, gdzie jest stołówka, świetlica i tak dalej, bez konieczności przechodzenia przez jezdnię. W związku z tym ten budynek mogliśmy przekazać marszałkowi. Zresztą od początku takie były założenia, ponieważ marszałek od jakiegoś czasu już starał się o ten budynek. Nie wiem, jeśli chodzi o huby, pewnie będzie was temat też interesował. Kładka, jak państwo widzicie, trwają intensywne prace. Stal została zabrana do analiz i będzie uzupełniana w tym zakresie, w jakim inżynierowie ustalili. Projekt został przyjęty przez starostwo powiatowe bez jakichkolwiek opóźnień. Został też wykonany w terminie. Także prace w tej chwili trwają. No myślę, że jednak mimo wszystko ochabianie będą zadowoleni z tej nowej kładki. Nie będzie to co prawda taka kładka jak w mieście, no ale w sumie jest ona o 30 metrów dłuższa niż w mieście, bo tam jest dużo szersza rzeka. Natomiast myślę, że przy tej skali potrzeb, jakie są dla Ochab i dla mieszkańców prawobrzeżnych Ochab, to powinno w zupełności wystarczyć. To jest jednak olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o ilość przechodzących. No i nie licytując się na szerokość, to jednak mieliśmy pewne wymagania, jeżeli chodzi o Urząd Wojewódzki, który dofinansowuje tę kładkę, a mianowicie warunkiem było odtworzenie, odbudowa. A zatem jakiekolwiek sztuczne poszerzania tej kładki byłyby kosztami niekwalifikowanymi. Po prostu mieścimy się w tym, co jest ustalone z Urzędem Wojewódzkim. Myślę, że będzie to kładka dużo lepsza niż dotychczasowa, chociażby no, pomijając stan techniczny, ale jeżeli chodzi o szerokość, ponieważ poręcze, które były w tej chwili w szerokości kładki, odbierały jej tam dość sporo. Szerokość kładki wynosiła 145 cm mniej więcej, a teraz będzie dwumetrowa, więc pół metra szersza, bo poręcze wyrzucamy w cudzysłowie na zewnątrz, będą po prostu przymocowane z boku. To tyle, jeśli chodzi o kładkę. Na sesji padło też pytanie ze strony sołtysa o ewentualne koszty związane z, koszty przychody związane z powstaniem, ewentualnym powstaniem czy oddzieleniem się gminy Ochaby. Mamy to wstępnie skalkulowane, ale nie chcę jeszcze przedwcześnie o tym mówić, niech się z tym zapozna przewodniczący Rady Miejskiej, niech się z tym zapozna sołtys i Rada Sołecka, może niewątpliwie wrócimy do tego tematu jeszcze. Moje zdanie jest jednoznaczne, większy może więcej, w związku z tym odradzam Ochabom odłączanie się od Skoczowa z całym szacunkiem dla tradycji, odrębności Ochab. Separatyzm pod koniec XXI wieku nie jest dobrym rozwiązaniem. Nic nas nie dzieli, z wyjątkiem może podejścia do promocji, ale to się akurat da naprawić, więc myślę, że we wspólnym interesie jest, żebyśmy jednak funkcjonowali wspólnie, tym bardziej, że mamy bardzo poważne zamiary dotyczące kanalizacji w tej wsi i myślę, że jeżeli my to będziemy robić jako gmina, jako całość, to Ochaby mają dużo większe szanse i dużo szybciej te kanalizacje będą wreszcie mieć. To tyle. Chcę powiedzieć, że zmieniły się zapisy dotyczące wymogów odnośnie dofinansowania kanalizacji. W tym roku się zmieniły i pomimo tego, że w Skoczowie jest aglomeracja, będziemy mogli starać się o dofinansowanie
na te wsie, które są poza aglomeracją, a przypomnę, że w ubiegłym roku inicjowaliśmy takie działanie, żeby aglomeracja została zmniejszona. Aglomerację przyjmuje uchwałą Sejmik, czyli Urząd Marszałkowski, na wniosek gminy, ponieważ nasza aglomeracja w pierwotnej wersji właściwie była równa granicą gminy i obejmowała jeszcze dodatkowo Ustroń i Brenną, to te aglomeracje zmniejszyliśmy znacząco, wyrzucając poza aglomerację niektóre wsie, takie jak Międzyświeć, Wilamowice i właśnie Ochaby. I dzięki temu będziemy mogli uzyskać na nie, być może, jeżeli znajdą jeszcze się środki, na dofinansowanie tych wsi. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że w tym okresie finansowania te środki są już dużo, dużo mniejsze, no i są bardzo duże opóźnienia w ustalaniu reguł korzystania z tych środków. To by było tyle. Jeśli Państwo macie pytania, chętnie odpowiem. No i serdecznie Państwa zapraszam na 3 września na nasze dożynki. Zbiórka na Starym Targu o 15:00, wyjazd korowodu. Myślę, że będzie bardzo interesująco i ciekawie, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a za Waszym pośrednictwem oczywiście zapraszam wszystkich mieszkańców, no i wszystkich chętnych niemieszkańców. Po prezentacji burmistrz odpowiadał na pytania zadawane przez dziennikarzy.